przyjaciół, zaangażowanych chrześcijan. Naprawdę. Którzy się rozeszli. Po ładnych kilkunastu, czasem kilkudziesięciu latach ze swoimi żonami. Coś tutaj nie gra, nie wiem, nie chcę osądzać, ale rozumiecie, o czym mówię, nie? Że to nie jest takie proste. Że to nie jest takie proste, bo Bóg chce się objawiać i ten element krzyża jest nieustanny, nie? Taki moment rezygnacji z siebie. Mówiąc o rezygnacji z siebie, musimy sobie powiedzieć troszeczkę o naszej seksualności. To, co już rano starałem się zaznaczyć. Jeżeli ktoś nie ma tutaj problemu z natury seksualnej, czy ten, to zapraszamy na kawę, tam Stefan Paszek. Można wyjść. Dwa lądy drzwi, okej. Widziałem. Witamy w klubie po prostu. Przebijałem się od strony 78 Rybnicką i to kilka razy mi się ukłoniła cylindrem taka śliczna panienka. Wiem, co znacie w Rybnicach z tych billboardów. Są pewne, ta kultura jest taka, jaka jest. I nas po prostu będzie atakowała, nas facetów szczególnie. I jeżeli po prostu nie chciałbym się tutaj rozwodzić, wiecie, ani epatować was moimi grzechami, ani po prostu nie jestem ciekawy waszych, bo założę się, że są zupełnie podobne. Tylko po prostu chciałbym rzucić okiem na pewną taką schizofrenię, która jest nam wpychana, która nas jakby zżera od środka. Że ta kultura, która jest, narzuca, deformuje nas wewnętrznie. Po prostu Bóg stworzył nas po to, żebyśmy, uwaga, tłumaczę się zaraz, nie mieli 7 dzieci jak Andrzej z Gabrysią, to zaraz. Nie zrozumcie mnie źle. Nie wzywam teraz was, żebyście poszli w moje ślady, jak to mnie przebije, tym ustawiam kolenie. A jednocześnie po prostu Bóg stworzył nas po to, żebyśmy naprawdę obfitowali w miłości. W miłości małżeńskiej będą się z tego rodziły dzieci. Bóg włożył w nas pewien potencjał. Mówię o facetach, potencjał seksualny. Że coś na nas oddziaływuje, coś w nas gra i tak jesteśmy stworzeni, żeby to służyło miłości. I każda inna ingerencja w naszą osobę będzie powodowała pewną reperkusję. A co się dzieje? Dzieje się po prostu, to jakieś, ma miejsce jakaś taka, wiecie, walka na skraju schizofrenii, że z jednej strony jako chrześcijanie, szczególnie my jako chrześcijanie, jako ojcowie tutaj przykładni zresztą, chcemy być blisko Pana Boga, modlimy się, dajemy Mu swoje życie. A z drugiej strony, tak mówi właśnie Andrzej, gdzieś tam klikamy, nie? Jeden klik, dwa, trzy, a już nie ma. Z jednej strony chcemy naprawdę przykładnie wyglądać na naszych męskich spotkaniach. Chcemy. Chcemy. A z drugiej strony, po prostu wiecie, jak jedziemy samochodem, to znamy wszystkie billboardy, panienki odprowadzamy przez przejścia dla pieszych. Już nie widzimy głowy, nie widzimy nóg, ale widzimy całą resztę. Czytaliście o tym, tak? Jak to łatwo jest zauważyć. Toczy się walka nie o czystość ciała. Toczy się walka o czystość serca. Że ja w głębi swojej decyzji, gdzieś we mnie sam, postanawiam. A więc znowu, to nie jest tylko Panie Jezu, bądź moim Panem. To rodzi konsekwencje. A więc ja jestem Panem mojego umysłu, moich oczu. I ja naprawdę czuwam nad tym, dokąd biegną moje oczy na przykład. Bo to jest furtka. Światłem ciała jest oko. A jak wpada przez to ciemność, no to nic, tylko białą laskę mi dać i mogę prowadzić tutaj, wiecie, seminarium dla facetów. Ślepy przewodnik, ślepy. Więc to jest naprawdę walka o naszą tożsamość. Bóg stworzył w nas płodny, dał nam potencjał naszej seksualności. I na przykład i to w harmonii w naszych małżeństwach, nie spacyfikowani, wiecie, naszą kulturą, że ciężkie czasy, nie ma na chleb, siedzimy w tej pracy na okrągło prawdopodobnie i tak nam to nie starcza, stresujemy się. Auto klasyczne to jest, wiecie, na 5 osób, więc maksymalnie 3 dzieci, bo przy 2 to jest wielodzietna rodzina powoli, a gdzie tam psa wsadzić. Więc jesteśmy spacyfikowani tym światem, który nas pcha,
a z drugiej strony rozsadza nas od wewnątrz, ten wulkan zmysłowości, który, wiecie, który otacza nas, gdzie tylko oko oprzeć. Ja już gdzieś mi na przykład nie chodzę, bo dzieciaki czasem jadę samochodem, są tata, możemy wyjść na stacji benzynowej. Nie, siedź w aucie, no bo boję się o moje dzieciaki, że sobie zjeździ nas strzelają, bo te panienki w tych... O, przepraszam. Te panienki w tych gazetach już mnie witają od drzwi. Chciałbym chronić moje dzieci, a też chłopaka chronić siebie. I prosta rzecz, słuchajcie, jeśli jest w nas jakiś potencjał tej naszej seksualności, on jest stały. A z drugiej strony, jak weźmiecie, o, nie wiem, macie dzieci w wieku szkolnym, nie? Tam jest takie fajne, wiem, w jakim podręczniku jest zdjęcie, nie? Współczesna rodzina, to jest właśnie mama, tata, dziecko i pies, ewentualnie dwójka dzieci, na jednej stronie zdjęcia. A jak wyglądała rodzina naszych dziadków, nie? Czyli dziadek, nie, nawet babcia, dziadek nie było tam, ale po prostu było, wiecie, dwójka rodziców i tak średnio, słuchajcie, siedem dzieci. Tak to 7 czy 8 dzieci na tym obrazku. I dzieciakom, jestem tego mądry, bo musiałem to opracowanie zrobić, pomóc im wyłuskać te różnice. I mnie to samego zaskoczyło. Potem posłuchałem socjologii rodziny, że na początku XX wieku, w naszej szerokości geograficznej, na tych terenach średnia dzietność rodziny to było 8,3. Teraz jest ujemna. A więc uwaga, jeśli nie było świerszczyków, nie było mini, o tych dokoltach to już w ogóle zapomnieć, nie było internetu, nie było tej panienki w tym cylindrze wiąt, nie było. A więc był jakiś naturalny poziom pewnej kondycji seksualnej mężczyzny. W jakiś sposób naturalny, niesfingowany, wiecie, nie na prochach, I było tyle dzieci. To teraz, przy tych, wiecie, wszystkich dopalaczach, mamy poziom ujemny. W chrześcijańskich rodzinach, w chrześcijańskich wspólnotach. Mówię o średniej, ja tutaj nikogo nie, was nie skreślam i siebie też nie wypinam na to, tylko mówię o pewnej prawidłowości. To jest pytanie zasadnicze. Oczywiście tutaj, słuchajcie, jestem, nie chciałbym tutaj pominąć, bo są wśród nas tacy, którzy mają, na przykład ja, 7 dzieci i są też tacy ojcowie, którzy po prostu modlą się, żeby w ogóle mieć dziecko i nic z tego nie wychodzi. Po prostu, bo Bóg daje coś innego. Nie chciałbym tutaj kogoś zranić, broń Boże. Ale jeśli średnio, socjologicznie ujmując ten temat, wygląda to w ten sposób, to ja się pytam, co się dzieje w nas, facetach, za jaką cenę my w sobie nacykamy się tych zdjęć po drodze albo i nie, poglądamy sobie tej całej zmysłowości, nawet kupując wodę mineralną, nie mówiąc o reklamach w telewizji, o internecie to już w ogóle nie wchodzę, bo nawet na pogodę nie można wejść sprawdzić, jaka będzie za 2 dni, bo się okazuje, że to musi roznegliżowana panienka nam mówić o pogodzie. A więc jeżeli tak to jest, to jaką my płacimy cenę? Jakiej głębokiej frustracji, zakłamania, lęków, grzechów. Tutaj był mu przemówić nie jeden konfesjonał. A dlaczego to się dzieje? Po prostu, bo jest pewien naturalny porządek, sprowadzony przez Boga, a który przez nas, przeze mnie też, został w jakiś sposób zdeformowany, że daliśmy się nabrać, że normalna rodzina to musi być tak, dwójka dzieci, ewentualnie trójka, bo na resztę nie starczy, bo nie ma auta i tak. Każde małżeństwo, każda rodzina ma swój suwerenny pogląd na to, jak chce funkcjonować, nie? Tylko ja mówię o tej konsekwencji, jaką my płacimy i co jest pierwsze w sercu. Nie wiem, na ile to jest aktualne. 2 lata temu tak słyszałem takie opracowania, jadąc w radiu, sobie to gdzieś tam zanotowałem, że przy korzystaniu z internetu na przykład jest to i leci to jak fala, że w pierwszych 2 latach 89% wejść na strony internetowe to są strony pornograficzne. Niezależnie od tego, czy to jest, wiecie, w Londynie, w Paryżu, w Niemczech, czy w katolickiej Polsce. Mniej więcej tam są, wiecie, takie słupki, jak to tam socjologowie pracują, ale większość z nas. I dlaczego to jest ważne?
Andrzej Siomek, no to na pewno on to lepiej umie, szerzej i to od strony po prostu biblijnej czy teologicznej. Ale ja to mówię, wiecie, jako ten, który po prostu czasem się modli, jakieś spotkania z ludźmi, rozmawiamy i tak dalej. Coś nas trzyma. Jesteśmy uwiązani jako faceci. Marzymy za wolnością, mamy na sznurku, naprawdę na sznurku, niby kaganiec ze stali, cieniutki sznurek, ale to nas trzyma. Pragniemy Bożej mocy i zmiany nad naszym życiem, a jednocześnie jakoś tak, kurczę, jednym okiem na to tam cały czas kliknąć, nie kliknąć, obejrzeć, nie obejrzeć. I jeżeli tutaj nie będzie w nas zgody, decyzji przede wszystkim i zgody na to, żeby naprawdę strzec swoich oczu, swojego umysłu, nie będzie objawienia Boga w naszym życiu. Bo tak naprawdę światłem ciała jest oko. I to, co widzimy, to gdzieś tam koduje się w naszym umyśle, wyraca jako nasze myśli, nasze pragnienia i wchodzi nam do serca. Jeżeli my chcąc, nie chcąc, angażujemy się w to, to nie łudźmy się, że nie będziemy, Andrzej, jak to było, słyszeć umarłych, trędowatych, czyli nie będziemy, bo sami jesteśmy umarli, jesteśmy trędowaci, jesteśmy chorzy i tak dalej. Ślepi przewodnicy ślepych. I to, co my musimy powiedzieć, że po prostu, że w tym momencie, żeby odzyskać ten pierwotny obraz, odgrzebać to, ten obraz mnie samego, jaki Bóg zaplanował, ja naprawdę muszę poodcinać te wszystkie, wiecie, wszystkie te piloty, powyrzucać to, Andrzej mówił o tym, te fałszywe, które mnie stronią. Nie, po prostu szukać tego właściwego dekodera. Wziąć ten jeden pilot w życiu po prostu i cykać tą bramę i zamykać to, co jest do zamknięcia. Inaczej to się nie będzie działo, słuchajcie. Naprawdę, i to jest, wiecie, jak tak modlimy się za ludzi, to jest nieważne, naprawdę, czy to się modlicie, wiecie, przepraszam, to jest gimnazjum, chłopców, którzy po prostu przeżywają ten swój pierwszy odkrycie seksualności, to jest nieważne, czy to się modlisz, wiecie, na uczelni, w gronie studentów, czy to są ludzie, wiecie, którzy na co dzień chodzą w krawatach do pracy, czy chodzą w roboczym ubraniu, czy chodzą w habitach, czy koloratkach. Wszyscy jesteśmy facetami. I ta sama pułapka czeka na każdego z nas. I naprawdę Bóg się pyta o to, gdzie jest moje serce? Gdzie jest moje serce? I czy jestem zapłacić w stanie cenę tego, żeby odkryć to, kim On jest? Bóg chce być Bogiem, a więc po prostu być Panem tego, gdzie patrzę i Panem moich myśli. A więc kiedy decyduję się, że oddać życie Bogu, przyjąć Go jako Pana swojego życia, to są konkretne decyzje. Konkretne decyzje. Tak, przyjście na taką konferencję jak dzisiaj. Dzielę się tylko pewnym spostrzeżeniem, bo tu nie chodzi o to, żeby powiedzieć wszystko. O dzieciach mógłbym mówić też, ale ze względu na szacunek dla naszych współbraci i jeszcze mamy 10 minut, chciałem powiedzieć tylko jedno, że znowu jest ta perspektywa właśnie budowania pewnego obrazu, wiecie, ojca z mojej strony, miejsca dzieci w moim życiu i tak dalej. Kiedyś Roy Henry, jak myśmy się spotkali, kto go zna, to zna. Pamiętam, wtedy mieliśmy trójkę dzieci i tak po prostu przerastało mnie to, wiecie, jak dzieciaki cały czas po nocach płaczą, człowiek niedospany, potem zaczynają się pierwsze problemy, nie był taki słodki, noce się szarpało, a teraz jak się nauczył coś tam powiedzieć, parę słów sklecił, to pierwsze to jest nie i język pokazują, nie? Myślę, Panie Boże, to po to takiego małego potworka sobie wychowywałem, czy jak? I zamiast się cieszyć tym, po prostu to jest najszczęśliwsze, to co mama, to się okazuje, to jest całe zwrócone przeciwko mnie. Nie? W ogóle mnie nie słucha. I po prostu, wiecie, ręce opadają, jak to zrobić, nie? Właśnie jak ja spytałem kiedyś na takiej konferencji Roya Henry, jak to zrobić, nie? Miał tam szóstkę, czy gdzieś tam dzieci. Co by mógł mi powiedzieć? On powiedział, Andrzej, słuchaj dzieci, one są mądre. One są mądre. I tak wam mówię rano, dzieci to jest jeszcze jeden szedł do Boga, to co jest przed nimi. Naprawdę są Jego darem i Bóg przez nich mówi, tak przez każdego z nas. I dzieci przede wszystkim są Bożym planem dla nas. Wychowanie dzieci, wiecie, to jest proces dla każdego z nas i teraz trzeba to odkrywać samemu. Nasze rodziny są zupełnie inne. Niektórzy właśnie tak powiedziałem, czekają na dzieci i nie mogą się doczekać. Nie jeden z was musiał przeżyć śmierć swojego dziecka.